Kraj, polityka, gilotynowy lifting rządu. Rekonstrukcję rządu za Donalda Tuska rozpoczęła prokuratura. Taką tezę postawił Janusz Palikot wobec dymisji ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka, która dała jego zdaniem sygnał do rozpoczęcia dawno zapowiadanego i odwlekanego wietrzenia w szeregach rządowych. Rewelacji ponoć ma nie być, a i sam premier mówi, że rekonstrukcja ma być nie tyle wymianą złych ministrów, co próbą odświeżenia wizażu rządu. Tusk mówi też, że zmiany obejmować będą nie tylko sferę personalną, ale i strukturalną. Przymiarek jest więc mnóstwo. Z pewnością zmiana nastąpi w resorcie kierowanym jeszcze niedawno przez Sławomira Nowaka. Zegarmistrz światła purpurowe, jak się określa Nowaka, podał się do dymisji zaraz po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące umyślnego niewpisania do oświadczenia majątkowego zegarków znacznej wartości. Kiedy początkowo podawano kwotę w wysokości 17 tysięcy złotych, teraz mówi się nawet o podróbach to znanych firm, które na rynku Nowaka miały szokować opinię publiczną. Prokuratura zwróciła się z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi Nowakowi wobec zarzutów. Wniosek w poniedziałek dotarł do Sejmu. Jeszcze wczoraj minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zgłosił swoją gotowość do pozostania w rządzie. Dziś już mówi o gotowości do odejścia skierowanego przez niego resortu. Gotowość Boniego, chociaż imponująca, sprawia, że przed 11, kiedy to ma zostać podana ostatecznie lista ministrów, którzy stracili pracę, lista tych, którzy ją dostali, sytuacja w resorcie Boniego jest niepewna. Krystyna Szumilas już w weekend podała się do publicznej dymisji. Według giełdy resorty edukacji ma przypaść Joannie Kluzik-Rostkowskiej, do niedawna członkowi PiS i twórczyni PJN, które porzuciła dla intratnej propozycji PO. Drugą murowaną kandydatką do wymiany ma być Barbara Kudrycka, zawiadująca polską nauką. Pod rekonstrukcyjną gilotyną ma spaść głowa dobrze ufryzowanej Joanny Muchy, dotąd minister sportu i turystyki, tak przynajmniej wróżą źródła dobrze poinformowane. Tyle tylko, że podobnie dobrze poinformowane źródła mówią też o rugach Jacka Rostowskiego z Ministerstwa Finansów, mimo że takowym plotkom już dawno zaprzeczał sam Donald Tusk. Przymiarki przymiarkami, ale jedno jest pewne, pracy mają nie stracić ministrowie z PSL, bo jak twierdzi szef PSL, jednocześnie wicepremier Janusz Piechociński, to dobrzy ministrowie, a obsadę tutaj wyznacza koalicjant, a nie Platforma Obywatelska. Mój serwis.blogspot.com